ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na program, którego dawno nie było na moim kanale, czyli 7 dni, 7 stylizacji, czy też tydzień stylizacji. Kiedyś robiłam na wiosnę zeszłego roku i w jesieni takie programy. No i teraz będzie nowy odcinek. Jeżeli interesuje Was tematyka lumpeksów, odzieży z drugiej ręki, ekologicznego stylu życia oraz odzieży vintage, to zapraszam serdecznie na dalszy ciąg. No i oczywiście bardzo Was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i polubienia filmiku, to jest dla mnie bardzo ważne, to jest dla mnie motywacja do dalszych działań. Kochani, przechodzimy do filmu. Pokażę Wam najpierw relacje z kolejnych dni, później powiem Wam coś o dzisiejszej stylówce i na końcu pokażę Wam jeszcze kilka rzeczy, takich jedwabnych, jakościowych rzeczy, które będę wystawiała na Vinted teraz na wiosnę. Zapraszam. Moi drodzy, no i zaczynamy od poniedziałku i już nie będę przerywać, aż dojdziemy do soboty. Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj jest poniedziałek, no i nagrywam dla Was tydzień stylówek second hand, bo znowu wyzwanie, żeby nosić wszystko, co mam w szafie, no wiecie. Nie powtarzam się już. W każdym razie, przechodząc do rzeczy, leginsy takie zamszowe. Zamszowe botki, bo jeszcze dzisiaj jest zimno. Kamizelka z kaszmiru. Taki mój miedziany naszyjnik i śliwkowy golf. Tak to wygląda. No i do tego jeszcze wierzchnie ubranie. Kurtkę z tymi takimi patkami nieprzemakalną. I torba nowa, ta z Ameryki Południowej. Z wzorami, ma fajny kolor zamszu pasujący do tego, zobaczcie, do tych butów i do tych leggingsów. Ale fajnie też kontrastuje przez te swoje wzory. Także myślę, że ożywia trochę tą stylizację, bo jest taka bardzo brązowa i jednolita. Tadam! To tyle na dziś. Moi drodzy, no jak iść po całości, to po całości. Mam oczywiście narzutkę, która mi tutaj pasuje, tą wełnianą w takie rąby, bo jest oczywiście zimno dalej, jak nie wiem co. No i stwierdziłam, że włożę sobie taki szal, który widzieliście w holu. O! Bo właśnie znowu tymi wzorami południowoamerykańskimi w stylu nawiązuję. Mogę sobie go tak fajnie zarzucić. O! No niestety trzymanie tego telefonu ma swoje wady. Pada deszcz. Więc o, do tego kaptur. No już jestem peruwiańskim podróżnikiem w głupich butach, ale nikt by tak nie podróżował. Chociaż są osoby, które na giewont w szpilkach idą, ale no. Ja nie zamierzam. Może przesadziłam z giewontem, do Morskiego Oka bardziej, bo to jest taka trasa spacerowa. Mogę sobie oczywiście zamiast tego kaptura wziąć uroczą czapeczkę pod kolor. No i już jest komplet. Nie, dzisiaj nie będę brać czapki, biorę kaptur, bo jest wygodniej. Bardziej praktyczny jest. No i torba. Torba jest co prawda granatowa, ale z tyłu nie widać. A z tej strony ma też takie wzory z kolorem czerwonym, więc moim zdaniem całkiem fajnie tu nawiązuje do całości. Tak to wygląda. No i lecę. Bye, bye. Kochani, dzisiaj jest środa i nagrywam tutaj tą przebitkę dzisiejszą ze stylową, bo akurat będę nagrywać też inny filmik, więc wszystko jest ustawione, wiecie, lampy, wszystko przyszykowane, więc skorzystam z tego. No i dzisiejsza stylówka, moi drodzy, jest taka też trochę wstępem do stylówek do hola, który zobaczycie wcześniej, ale no, zobaczcie. Sukienka z jedwabno-wiskozowego weluru, fioletowa. I do tej fioletowej sukienki mam też taki śliwkowy z kaszmirem, z alpaką, już Wam mówię. Kardigan, bo ja już zapomniałam skład. Tak, moher, taki młody moher. Wełna extra fine, a czyli to nie jest z kaszmirem, tylko to jest z moherem, baby moher taki.
Także super, super fajnie, mięciutki sweterek, to jest bardzo wygodne, na przykład do pracy właśnie można się tak opatulić, jak jest trochę chłodno. No i też człowiek się czuje mniej wyeksponowany. No i mam bransoletki pod kolor, tutaj Wam pokażę z bliska, agaty, a drugi to jest jakiś kryształ górski chyba z takimi różowymi kwarcami. No i mam nową broszkę, którą pewnie widzieliście już w holu, jeśli nie, to zajrzyjcie. Bardzo fajna broszka nowa. Do tego mam takie popielate dodatki, bo miałam do tego też płaszcz, ten co wczoraj w stylówce, taki w takie kraty szaro, jasny i ciemny szary na zmianę. No i to nawiązuje do moich rajstop dzisiejszych i butów i do tego miałam szarą torbę, jeszcze taka styluwa szaro-fioletowa. Bardzo, bardzo wygodne to jest. No i to jest jeden taki styl, który bardzo lubię nosić do pracy. W ogóle bardzo lubię się tak ubierać, takie luźne sukienki, luźne, ale kobiece, żeby one były też jednocześnie takie, może nie sexy, bo to jest dużo powiedziane, tylko takie właśnie kobiece, które dają poczucie takiego trochę luksusu, takiego jednocześnie luzu też, bo ja lubię, jak moje ciało ma swobodę i luz. Nie lubię się tak spinać i czuć się, wiecie, taka w pancerzu jakimś. Także tak, tak to wygląda na dzisiaj. Także moi drodzy, zobaczymy się już jutro we czwartek. Jestem w sypialni przed wyjściem, jest czwartek i straszne plamy są na tym lustrze. Nie przejmujcie się, to jest stare lustro po prostu. No i dzisiaj taka styluwa trochę wiosenna, trochę jeszcze zimowa, bo jest chłodno. Sweterek taki z wełną i mam nową broszkę na sobie. O. I guziczkami. Spódnica zielono-bordowa, moje vintage buty z kokardkami, takie piękne włoskie, bordowe rajstopy. No i moi drodzy, potem się Wam jeszcze po południu pokażę w ubraniu wierzchnim i z torbą, ale teraz muszę pędzić, bo jest późno. Moi drodzy, jest już popołudnie, no i rano nie zdążyłam, więc dogrywam Wam. Tak wygląda moja stylówka pod spodem jakby. Może tu lepiej widać, bo tamto lustro było słabe. Ale chciałam jeszcze na rano Wam coś nagrać. O, buciki. No i do tej spódniczki w kratkę dobrałam torbę, która ma też takie elementy zielonkawe. Jest taka geometryczna też. No i płaszcz mam różowy, bo trochę się trzeba rozweselać. Wiosna jest. Torba też elementy właśnie takie fuksjowe. No i tak, moi drodzy. Taki dzisiejszy outfitik, trochę zimy, trochę lata, jak kwiecień. Jeszcze wełna, jeszcze ciepłe materiały, ciepłe rajstopy, ale kolory takie bardziej już wesołe, wiosenne. Fajny humor dają takie kolorki, serio. Jest to bardzo pozytywne. Kochani, do zobaczenia już jutro w piątek. Witajcie kochani, w piątek, ostatni dzień pracy dzisiaj. Przynajmniej tej pracy, bo jutro jeszcze pracuję w teatrze. Ale wiecie, to jest trochę co innego. No i moja styluwa zewnętrzna. Tak wygląda ta kurtka z odzyskanego materiału, w sensie zrobiona z recyklingu niby. Mam takie dzisiaj rurki wyjątkowo, a chciałam się dzisiaj tak, wiecie, bardzo, bardzo, bardzo wygodnie ubrać, bo po prostu ostatnio nosiłam trochę tych butów takich eleganckich. Mimo, że niskie obcasy, to jednak po jakimś czasie to człowiek ma dość tego i trochę wygody przy piątku, zbliża się weekend, więc dzisiaj moje, oczywiście moje princeski z Reeboka, perłowe, kto nie widział, to o, tak wyglądają. No i mam torbę, torba taka pastelowa też, ona ma elementy nawet takiego turkusowego jak w kurtce. Taka bardzo duża torba i ona jest z takiego materiału, nie wiem jak to się nazywa szczerze mówiąc, taki sztuczny, taka pianka jakby. Pewnie ma to swoją nazwę, ale zapomniałam w tym momencie i nie będę się teraz męczyć z tym. Także o, tak idę dzisiaj do pracy na sportowo, na wygodnie. Pokażę Wam bez kurtki też. Ten sweter troszkę mi tutaj jest transparentny, ale tym się nie przejmuję bardzo, bo to można sobie wsadzić o do spodni, jak jest coś nie tak. No i mam korale vintage na sobie, takie idealnie w kolorze swetra, przynajmniej tak mi się wydaje.
z daleka się tak stapiają, ale robią fajną fakturę. Ja lubię takie zabawy fakturowe. No i mam bransoletki takie też wesołe, wiosenne, o, kolorowe. Także dzisiejsza stylowa portowa, trochę, trochę wiosenna stylowa. Lubię takie kolory. Ostatnio mam ochotę, apetyt na te róże i niebieskie. Do zobaczenia, kochani. No i witajcie, kochani, w sobotę. No i jestem w tym, co idę dzisiaj do teatru. Widzicie, takie naturalne kamyki na szyję. Sukienka moja, jedna z tych ulubionych z Milk. Kaszmirowy sweterek. Taki, to jest taki klasyczny sweterek, widzicie, z dekoltem w serek, 100% kaszmir. No i mam botki takie zielone pod kolor. No i zaraz się Wam też pokażę już w kurtce z torbą oraz no taką gotową już do wyjścia. Jesteśmy w niedzielę. Dzisiaj jest dla mnie taki luźny dzień. Wybieram się na małe zakupy, bo jest niedziela handlowa przed świętami, ale to będą takie raczej spożywcze zakupy na miejscu, więc po prostu jestem po domowemu. Będę dzisiaj też pisać pracę moją dyplomową. No i składać ten filmik, bo chcę go jeszcze dzisiaj wstawić. I zobaczcie, jestem tak typowo ubrana, jak dla mnie, typowo po domu. Spodnie z wiskozy i jedwabiu. Akurat te spodnie są z Zary, bo mam trzy pary tego typu spodni i te jedne akurat pochodzą z Zary, ale są bardzo fajne, serio. Są bardzo wygodne, no i przede wszystkim przyjemne dla ciała, bo są bardzo oddychające i takie, no, przemilutkie po prostu do chodzenia po domu. Aczkolwiek nosiłam je też na elegancko, to kiedyś tam już w stylówkach w lecie było. Ta bluzeczka z bawełny z jedwabiem. Na szyjnik mam taki pod kolor, a bo jednak trochę, wiecie, przy niedzieli odrobina tego szyku się też przyda. No i sneakery, żeby mi było wygodnie, jak wyjdę na te zakupy. Nie żadne buty, które męczą nogi. Uwielbiam, jak właśnie ubranie jest takie przyjazne dla ciała, takie opływające i takie, że moje ciało się czuje super swobodnie, wiecie? I mam sportowy taki biustonosz, bo będę też może sobie coś tam ćwiczyć dzisiaj przy okazji. Pokażę Wam jeszcze moją narzutkę, no bo mam też, nie jest aż tak ciepło, wiecie? Jest dosyć chłodno. Narzutkę tą moją z jedwabnej, no z jedwabiu z wiskozą też, podobnie jak spodnie. Też uwielbiam tą narzutkę, jest przewygodna, no i daje fajne ciepło, bo jednak jedwab nawet w takich dwóch cienkich warstwach już grzeje trochę. Tak wyglądam dziś. Także mam nadzieję, że się Wam podoba moja dzisiejsza stylowa. Włosy, jak widzicie, mam po wczorajszym spektaklu jeszcze takie zakręcone. Moi drodzy, to była już siódma stylowa. No i właśnie najczęściej w niedzielę coś takiego u mnie jest. Jak gdzieś wychodzę, tak bardziej poza dom, to czasem właśnie jakieś tam krótsze trochę, czy spodenki, czy spódnice, coś takiego bardziej na luzie. Mogę sobie pozwolić na trochę więcej takiej swobody i luzu w stylu. Kochani, no to teraz pokażę Wam rzeczy, które wystawiam. Mam nadzieję, że któraś z tych rzeczy się Wam spodoba. Będą to same takie jakościowe rzeczy. Niektóre z nich są trochę rozmiarowo na mnie nieodpowiednie. Niektóre stwierdziłam, że jednak nie są zupełnie w moim stylu. Kupiłam je głównie ze względu na składy, bo to dużo rzeczy z tego to będą jedwabne rzeczy. Niektórych po prostu mam za dużo, więc pozbywam się na rzecz innych. No a ja znajduję ciągle jakiś jedwab, więc część rzeczy po prostu
pozwalam, żeby sobie poszła dalej. Moi drodzy, zacznę tym razem od butów, nie od tych jedwabi od razu. Wiecie co, dostałam od przyjaciółki kiedyś takie buty i coś z rozmiarem jest nietrafione, bo ona miała je za małe i są przepiękne, a na mnie są odrobinę jednak za duże. Próbowałam, ale wiecie co, są o pół numeru za duże i przy tego typu butach to jest niewygodne, po prostu one mi człapią. To jest takie 37,5, małe 38. Ja mam 37 rozmiar i niestety no nie mogę w nich chodzić, tym bardziej, że takie płaskie buty, jak są odrobinę za duże, po prostu nie wyglądają dobrze. Ale są przepiękne, to jest Marco Tozzi. Takie naprawdę bardzo przyjemne, zobaczcie, lakierki. No i widać, że raz w nich wyszłam. Nawet nie wyszłam za daleko, bo po prostu stwierdziłam, że nie da się jednak w tak za dużych butach chodzić. Czuję się niekomfortowo, jak mi tak człapią. Mają bardzo fajne tutaj, zobaczcie, srebrne paski w kostkach. To są nowiutkie buty, bo one były w ogóle też znowu rozmiar był jakiś nietrafiony. Oczywiście rozmiar wkładki Wam tam podam, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, na Vinted. No i te buty oczywiście, że będą dużo tańsze niż w sklepie i mam nawet do nich, zobaczcie, pudełko oryginalne i tak dalej. Są też te papierki, które były z tymi butami i tak dalej. Wszystko jest w komplecie. Przepiękny musztardowy kolor. Ten kolor mi się bardzo podobał i bardzo żałuję, że nie są na mnie dobre. No w każdym razie będę starała się je niedrogo odsprzedać, żeby po prostu każdy mógł sobie kupić. Jeśli na Was będzie dobry rozmiar 38, taki nie za duży, to bardzo Was zachęcam. Bardzo wygodne buty, tylko no, tak jak mówię, niestety troszkę za duże na mnie. No i teraz jeszcze jedna rzecz, która nie jest jedwabiem, to jest moja kurtka skórzana, taka naprawdę bardzo fajna, J&Joe, czy nie wiem, pokażę Wam tutaj, jak wygląda metka tej kurtki. O, wiecie co, ta kurtka po prostu ma na mnie za długie rękawy, na tyle za długie, że też nie czuję się z tym aż tak komfortowo, ale ma piękną skórę, zobaczcie, ona jest naprawdę w idealnym stanie, przepiękna skóra i ma świetny krój, bo tutaj na dole ma ściągacz i dodatkowo jakby skóra w tych miejscach tutaj z boku jest tak uszyta, że robi taki efekt ściągacza i ładnie się dopasowuje do sylwetki. Naprawdę ma piękne detale ta kurtka, ja tam jeszcze jakieś zdjęcia tych detali Wam dołączę, ale zobaczcie. Naprawdę super jest, według mnie. I ma takie zameczki na rękawach tutaj, spadkami jeszcze. No detale ma przesuperowe, jest w środku jakby z takiej pikowanej, bawełnianej podszewki. No w ogóle ekstra, pokażę Wam się w tej kurtce, tak na szybko. To jest naprawdę kurtka na kogoś wysokiego, 36, ale na kogoś wysokiego, wysoki wzrost i długie ręce trzeba mieć do tej kurtki, bo zobaczcie, ona naprawdę superowo leży, ma piękny kolor, taki bardzo, bardzo ładny brąz. Już zapinam. Jest dość wąska, więc to nie jest duży rozmiar, to jest naprawdę takie 36, ale zobaczcie, jak super leży. Naprawdę się świetnie układa ta kurtka i żałuję, ale trochę mnie to jednak denerwuje, że te rękawy są takie długie, a nie lubię mieć tak czegoś nieidealnie dopasowanego. No trochę to przeszkadza. Trzeba naprawdę mieć długie ręce do tej kurtki i będzie fajnie wyglądała, jak ktoś jest wysoki, bo ona wtedy będzie taka do bioder i będzie się super prezentować. W każdym razie naprawdę piękna kurtka i bardzo szkoda, żeby leżała, bo to jest prawdziwa skóra, bardzo dobrej jakości skóra, mięciusieńka, taka aksamitna w dotyku. Także ja Wam serdecznie polecam tą kurtkę. Tak jak mówię, bardzo żałuję, że nie mogę jej nosić. Znaczy mogę ją nosić, ale że nie czuję się w niej tak na 100% dobrze. Także odsprzedaję z bólem serca, ale jednak mam nadzieję, że trafi do kogoś, kto ją w pełni, w 100% doceni, moi drodzy. Okej, no i teraz jedwabne rzeczy, kochani. Zacznę od bluzki. Mam przepiękną bluzkę w stylu takim retro, vintage i to jest Max Azria, więc bardzo fajna marka. Eska, ale wiecie co, coś ta bluzka, ja mam tutaj, jak mówiłam, trochę szerokie ramiona, i ona na mnie nie leży tak, jakbym chciała. Po prostu coś tu z tą bluzką jest
do mojej figury niedobrze, po prostu. Ja Wam pokazywałam już kiedyś tą bluzkę, ale zobaczcie, ona jest naprawdę piękna. 36, taki normalny rozmiar. Trzeba trafić po prostu, żeby ktoś miał odpowiednią figurę i na niego była dobra. Zobaczcie, ma taką kokardę jakby tutaj drapowaną. Piękny kolor, taki wrzosowy. W ogóle teraz fiolety są bardzo, bardzo modne, więc zachęcam Was do kupienia tej bluzki. Ona będzie naprawdę niedrogo wystawiona. Z tyłu ma jeszcze takie, zobaczcie, detale. Pięknie, pięknie wykonana bluzka, naprawdę piękna, z jedwabiu. Bardzo ładny ma też ten materiał, też Wam dam tam przebitkę jakby samego materiału. Także super jest. No i tak, sukienka moja z Massimo Dutti, sprzedaję ją, słuchajcie, mimo że naprawdę ta sukienka jest piękna, ale mam dużo sukienek jedwabnych, a ten zestaw kolorów jest chyba najmniej dla mnie korzystny. To jest bardzo, będzie chyba lepsze dla blondynki, takiej o ciepłym odcieniu, o odcieniach wiosny, o barwach wiosennych, wiecie, takiej bardziej delikatnym typie urody. Wydaje mi się, że taka sukienka będzie się lepiej prezentować, bo ona mnie bardzo wybledza, mi jest dobrze w wyrazistych barwach bardziej, a takie kolory po prostu trochę mnie gaszą. Natomiast właśnie czy dla lekko rudej osoby, czy dla blondynki takiej delikatnej, w delikatnym typie urody będzie przepiękna ta sukienka. Zobaczcie, jaki ma piękny wzór. No i w ogóle to jest 100% jedwab. I podszewka, i sukienka. Piękna sukienka. Tu ma takie drapowania jeszcze. I ten dekolcik tutaj kopertowy też jest bardzo wdzięczny. Naprawdę wygląda przepięknie ta sukienka. No, po prostu decyduję się dlatego, że mam dużo jedwabnych i akurat w tej teraz najmniej chodzę ze względu właśnie, że kolorystyka nie jest taka moja jakby. Ale jest, mimo to doceniam, że naprawdę jest piękna ta sukienka i bardzo fajna marka Massimo Dutti, myślę, że dla kogoś będzie super. Kolejna sukienka to taka sukienka z jedwabiu Coast i to jest 10, czyli 38 też. I ona jest bez ramionczek, ale można doczepić ramionczka, jak ktoś ma takie uniwersalne jakieś. Są tutaj takie zaczepy w środku. No i też jest to bardzo fajna sukienka, taka przedkolanko, z takim drapowaniem w stylu greckim, można by to nazwać. Bardzo ładna też, słuchajcie, i ta sukieneczka też, też jest z jedwabiu, aczkolwiek podszewka nie jest jedwabna. Ale sama sukienka jest jedwabna i bardzo ładnie się prezentuje, ale mam już drugą zieloną, tą wiecie, z Biby. No i to jest identyczny kolor, a ten krój jest dla mnie też mniej korzystny. W sensie ja wolę sukienki rozkloszowane. Bardzo, bardzo rzadko to noszę i właściwie miałam ją tylko raz na sobie. Szkoda, żeby leżała po prostu. A jest ładna, ma piękny kolor, też bardzo modny teraz i w ogóle bardzo wyrazisty, zielony. Bardzo ładny kolor, naprawdę. Bardzo ten kolor mnie się podoba. Już idziemy dalej. No i kolejna jest też z jedwabiu. Tym razem 100% jedwab, w sensie, że nie ma podszewki ta sukienka. Ona jest taka naprawdę cieniutka na lato. Trochę taka młodzieżowa, powiedziałabym, sukienka, ale bardzo ciekawy kolor. Znowu fiolet, znowu bardzo modny. Ja jednak stwierdziłam, że aż tak krótkiej sukienki już nie będę nosić. Albo dla niższej osoby, dla której ta sukienka nie będzie aż tak krótka tutaj. To jest Lipsy London marka. Albo po prostu dla kogoś, kto lubi bardzo krótkie, albo dla kogoś bardzo młodego, któremu tak wypada chodzić w takich mega krótkich mini. Bardzo ciekawy detal jest tutaj na tym biuście i naprawdę fajnie to wygląda, bardzo ciekawie to wygląda. Mnie się bardzo podoba kolor i to połączenie czarnego z fioletem. Te ramionczka są też takie właśnie, z takiej rypsowej taśmy jakby. Naprawdę ładna, bardzo ładna sukieneczka na lato, tylko to jest naprawdę na lato. Bo to jest nawet bez podszewki, ale nie jest przezroczysta, ponieważ taki ciemny kolor nie prześwituje. No i ostatnia sukienka, jaką sprzedaję, to jest moja sukienka z Zary. Może się zdziwicie, że ją sprzedaję, ale naprawdę rzadko ją noszę, nie mam okazji jej nosić. Być może po prostu ten styl rzadko jakoś mi się sprawdza. Nosiłam ją troszeczkę, ale teraz jej właściwie nie noszę. No i też znowu szkoda, żeby leżała. Piękna sukienka, taka naprawdę, naprawdę piękna z wiskozy. Zobaczcie ten materiał. Pokażę Wam tam też przebitki z Vinted. I ja w tej sukience też jestem na tych przebitkach. No, jest w idealnym stanie. To jest sukienka kopertowa, pięknie się prezentuje. No, ale tak jak mówię, no nie chcę już trzymać rzeczy, które po prostu nie są noszone i leżą i wiszą. Mam tyle rzeczy, że naprawdę mogę się tego pozbyć. Tej sukienki jest mi chyba najbardziej z tego wszystkiego żal, ale no
No niestety. Nie ma sensu trzymać czegoś, co nosimy raz w roku, bo to po prostu się marnuje. A to jest na tyle piękna sukienka, że na pewno ktoś skorzysta. Kochani, to na dzisiaj to wszystko. Nagram dla Was jeszcze w tym nadchodzącym tygodniu filmik, natomiast w niedzielę wielkanocną być może jakiś krótki vlog relacja, bo teraz się zajmuję tą pracą. No i wiadomo, święta, rodzina. Nie będę się tak, wiecie, rozdwajać, muszę skończyć do końca świąt moją pracę dyplomową. Więc pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie na ten nadchodzący tydzień i do zobaczenia niedługo. Cześć!